Ja wiem, że Ronald Kalinowski otaczał się gronem przyjaciół, nie tylko on zresztą, jak wielu innych ludzi, którzy są podobni, byli w podobnej sytuacji bądź nie. Rozumiem, że to grono przyjaciół było na tyle odważne i że zorganizowało mu takie pożegnanie. Przykro mi jest, że coś takiego się stało i jego rodzina na tym ucierpiała i musi znosić przeze mnie ten ciężar. Jednakże chciałem też, żeby sąd zwrócił uwagę na to, że dla mnie też jest to ogromny ciężar i ja sobie z tym też czasami poradzić nie mogę. Mi jest ciężko o tym mówić, mi jest wstyd nawet o tym mówić. Przy rodzinie jednak w jakąś formę obrony muszę tutaj znaleźć, bo jest to jedyne moje wyjście na to, żeby dalsze moje życie jakieś miało sens. Bo jeżeli nic nie zrobię, to w tym momencie nie będzie miało sensu. Chciałbym, żeby Wysoki Sąd też spojrzał na to z tej strony, z jakiej ja to widzę. Ja w ten dzień, jak w każdy inny, byłem pokojowo nastawiony na jakiś tam dzień po prostu zabawy. Tymczasem, owszem, zdarzało się, że zaszczepiałem kogoś obcego, jednakże nie byłem agresywny w stosunku do tych osób. Nagle spotykam faceta, którego nie znam jako znajomego, przyjaciela, pokojowo nastawionego człowieka do całego świata. Poznałem go z tej złej strony, poznałem go jako człowieka, który coś ode mnie chciał, coś do mnie miał, który zmieszał mnie z botem, mówiąc prosto, za nic, co nie jest oczywiście powodem, żeby tak go potraktować. Jednakże spowodowało to, że straciłem jakąkolwiek samokontrolę i do tego jeszcze alkohol, być może to spotykowo, co nie jest oczywiście środkiem jakimś tam obowiązującym. Druga sprawa to jest to, że ja go zobaczyłem, poznałem jako człowieka wizerunkowo ubranego i reprezentującego grupę ludzi należących do subkultury, która swoje poglądy narzuca w agresywny sposób, jeżeli ktoś się z tymi poglądami nie liczy, potrafią, to jest oczywiste i każdy o tym wie, że tego typu ludzie potrafią swoje z racji swoich poglądów potrafią je nawet udowadniać mięsiami. Ronald Kalinowski być może i był dobrym człowiekiem i tak z pewnością było, jednak ja go odebrałem jako agresywnego i większego ode mnie faceta, który coś ode mnie chce bez właściwie żadnego powodu, który coś mu próbuje narzucić. Straciłem samokontrolę i rzeczywiście stała się tragedia i wiem, że za tą tragedię teraz będę musiał zapłacić jakąś tam karę i z pewnością ona będzie surowa. Jednakże chciałbym, żeby sąd zwrócił uwagę też na to, że nie było moim zamiarem odebrania komukolwiek życia.